Czy zbliża się polexit i co to znaczy dla rolników? Przesłanka o polexicie, który w pełzającym tempie nadchodzi, pojawiła się wśród ekonomistów m.in. na skutek długotrwałego sporu w sprawie praworządności, wielu podjętych decyzji czy nawet wypowiedzi polityków. Oczywiście, co ważne, politycy póki co zaprzeczają wyjścia Polski z Unii, jednak nie można tego całkowicie wykluczyć. Zdaniem profesora Witolda Orłowskiego, który pozostaje zaangażowany w działalność Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, polexit już trwa. W jednej z publikacji wskazuje, że proces ten może nastąpić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest formalna procedura na podstawie artykułu 50 Traktatu Unii Europejskiej, gdzie wymagana jest zwykła większość sejmowa oraz podpis prezydenta. Druga droga na wyjście z Unii to świadome łamanie zasad działania oraz prawa unijnego. Gdyby do tego doszło, to najbardziej ucierpiałby sektor rolno-spożywczy, który jest najbardziej wspierany przez środki w ramach przedsięwzięć wspólnej polityki rolnej. Zarówno sektor rolny, jak i obszary wiejskie są wspierane w ramach pierwszego filaru składającego się na dopłaty bezpośrednie i drugiego filaru skoncentrowanego na ochronie środowiska. Udział WPR od początku akcesji do końca ubiegłego roku we wszystkich transferach wyniósł 31%, czyli 66,3 miliardów euro. Wyjście z Unii byłoby równoznaczne z utratą tych środków, które mają według profesora Orłowskiego zasadnicze i bezpośrednie znaczenie dla kształtowania poziomu środków przewidzianych na rolnictwo w budżecie kraju, na poziom dochodów rolników i na możliwości rozwojowe rolnictwa, gospodarstw rolnych. Płatności z tytułu WPR we wszystkich latach sięgały około 50% budżetu rolnego. Podkreślić należy, że w kolejnej perspektywie finansowej rolnictwo może liczyć na zbliżony poziom wsparcia dochodowego w cenach stałych i niższy, ale nadal wysoki poziom wsparcia w ramach drugiego filaru WPR. Nadto przewidziano wsparcie głównie dla rozwoju obszarów wiejskich i przetwórstwa oraz handlu detalicznego produktami rolnymi w ramach polityki spójności oraz Krajowego Planu Odbudowy, wylicza profesor Poczta. Wynika z tego wniosek wskazujący na to, że bez środków unijnych proces rozwoju rolnictwa zostałby znacznie spowolniony. Hodowcy drobiu, bydła oraz świń mogą już zacząć składać wnioski o dopłaty do ubezpieczeń. Pomoc finansowa zostanie udzielona w ramach działania Zarządzanie ryzykiem. Od hodowców wymaga się, aby mieli zarejestrowaną działalność produkcyjną oraz posiadali prawo do nieruchomości na obszarze, gdzie prowadzony jest chów. Co więcej, o pomoc może ubiegać się również przedsiębiorca zagraniczny, o ile jego działalność została zarejestrowana w KRS oraz producenci rolni będący wspólnikami spółki cywilnej. Pomoc finansowa udzielana zostaje poprzez dopłaty do ubezpieczeń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Ważnym elementem pozwalającym na przyznanie dopłaty jest wskazanie odpowiedniego okresu ubezpieczenia, to jest nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku. Zawarta umowa ubezpieczeniowa powinna obejmować 1000 sztuk kurcząt, gęsi lub indyków rzeźnych lub 1000 sztuk drobiu nieśnego albo 4 sztuki bydła czy 14 sztuk świń. Co ważne, jak podaje serwis AgroNews, beneficjent zainteresowany tym dofinansowaniem nie może korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia. Pomoc przyznaje się w wysokości 70% opłaconej składki, pod warunkiem, że z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20%. Zbożowe terminale graniczne. Ministerstwo Rolnictwa Unii Europejskiej porusza wraz z ukraińskim ministrem do spraw polityki rolnej i żywności Mikołajem Sokolskim temat odnośnie pomocy Ukrainie podczas ataki Rosjan na nich. Chcą zbudować infrastrukturę, która będzie służyć do przeładunku płodów rolnych, przede wszystkim nasion zbóż i roślin oleistych. Pieniądze na ten cel nie będą pochodziły ze wspólnej polityki rolnej. W takim razie skąd będą pochodzić pieniądze i o jakiej kwocie mowa? Nie jest to mała kwota, jeden terminal to koszt 25 do 30 milionów dolarów. W planach jest postawienie 5 takich terminali, mają znajdować się na granicy ukraińskiej z Polską, Słowacją, Rumunią i Węgrami. Nie wiadomo skąd będą pochodzić fundusze, na pewno nie ze środków Unii Europejskiej. Polski komisarz Janusz Wojciechowski złożył deklarację. Zrobił to, ponieważ nie chce, aby to rolnicy płacili za te inwestycje. Niestety poprzez obecną sytuację na Ukrainie terminale zbożowe nie powstaną zbyt prędko. Dlatego warto teraz skupić się na zwiększeniu ilości pojazdów z 12 tysięcy do 16 tysięcy, które mają za zadanie transportować ziarno. Globalne bezpieczeństwo żywnościowe jest zagrożone bezprecedensową i barbarzyńską agresją rosyjską. Ludzie na całym świecie są uzależnieni od szybkiego dostępu do ukraińskiej produkcji rolnej, mówił czeski minister. Podkreślił, że państwa członkowskie Unii Europejskiej są zdecydowane nadal udzielać pomocy w transporcie pszenicy, kukurydzy i innych zbóż do konsumentów w krajach trzecich.
Będziemy nadal rozwijać logistykę dla ukraińskiego eksportu i łączyć firmy, aby lepiej zaspokoić podaż i popyt na produkcję rolną z Ukrainy. Dlaczego nie stawiamy na transport zbóż drogą morską? Transport drogą morską jest zdecydowanie tańszy od tego lądowego, więc dlaczego Unia Europejska zdecydowała się jednak go wybrać? Odpowiedź jest banalnie prosta, ponieważ dopiero teraz Bruksela i Kijów dokładnie wiedzą, z kim mają do czynienia. Rosjanie od dziś daje nam puste obietnice. Ukraina zawsze będzie miała Rosję za swojego sąsiada, dlatego warto zadbać, aby w przyszłości nigdy nie zabrakło oraz aby żaden inny kraj nie ucierpiał na tym. Od wybuchu wojny na Ukrainie eksport zbóż zdecydowanie wzrósł. Mowa tu o wzroście z 200 tysięcy ton do aż 4,5 miliona ton. Obowiązująca stawka za hektar ziemi. Dochód z hektara przeliczeniowego na rok akademicki 2022-2023. Nowe dane GUS, do czego są potrzebne takie dane? Używa się ich wtedy, gdy student, który jest dzieckiem rolników, stara się o stypendium na uczelni oraz kiedy rolnik stara się o kredyt. Dochód z hektara, stawka za 1 hektar przeliczeniowy 2001-2022 i poprzednich latach wynosił 2021 rok 3288 zł, 2020 rok 3819 zł, 2019 rok 3244 zł, 2018 rok 2715 zł. Jak obliczyć taki dochód? Przede wszystkim wartość dochodów liczona jest od takich elementów jak produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto oraz dotacje, zarówno unijne, jak i krajowe. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego jest wielkością uśrednioną w skali całego kraju, stanowi wypadkową wartość dochodów z indywidualnych gospodarstw rolnych, a te mogą mieć skrajnie różne dochody. Jesienią tego roku GUS wydał oficjalną informację odnośnie stawki za rok 2021. W tym roku statystyczny dochód na gospodarstwo rolne był niższy aż o 500 zł. Zarobki w gospodarstwach rolnych na Pomorzu i Kujawach na podstawie ogłoszeń o pracę. Rolnicy mają coraz większy problem ze znalezieniem pracowników, dlatego warto przeanalizować ich ogłoszenia. Pierwsze, ogłoszenie z powiatu lipnowskiego, kwota 3900 do 4000 brutto, ale darmowe zakwaterowanie, jest to praca na pełen etat. Drugie, powiat nakielski, tutaj praca dotyczy zbiorów warzyw, kwota 15-20 zł brutto na godzinę. Zapewne czas pracy nie jest normowany, czyli pracujemy tyle godzin, ile będzie potrzebne. Trzecie, powiat radziejowski, tutaj stawka jest większa, ponieważ waha się od 3000 do 5000 brutto. Ale tutaj pracodawca zaznacza, że mile widziana osoba z doświadczeniem z prowadzenia ciągnika. Czwarte, w powiecie radziejowskim oferowana jest stawka od 5000 do 10 tysięcy złotych brutto. Natomiast praca polega na zatrudnieniu w gospodarstwie mleczarskim. Dodatkowo zakwaterowanie oraz wyżywienie są zagwarantowane. Piąte, pośrednicy z Kujawsko-Pomorskiego mają w swojej ofercie również pracę za granicą Polski. Można wyjechać do Niemiec czy Francji i tam pracować za stawkę 1300 do 1500 euro miesięcznie za pracę w gospodarstwach, które zajmują się produkcją mleka bądź trzodą chlewną. W takim razie, gdzie nam wygodniej będzie pracować, za granicą czy w Polsce? Może jednak warto zostać w kraju, kiedy mamy możliwość wybrania pracy wraz z darmowym zakwaterowaniem?